Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i coś mi się chyba zepsuło. Tak, zdecydowanie. Muszę tylko chwilowo dostosować wszystko. No, jak widzicie, dzisiaj ponownie samemu i bez zbędnego gadania po prostu wyruszamy w dalszą przygodę. W sumie nie wiem, czy jest coś takiego istotnego do zrobienia, poza tym, że oczywiście spać. Chociaż zanim spać, to powinien chyba wyznaczyć kurs czy coś. Pewnie, no dobra. Hummingbird czy jakoś tak dzisiaj. No i zobaczymy, jak będzie ogólnie. Wiecie, z nową mocą, jakimiś może nowymi ludźmi. I póki co jeszcze tylko osobiście sprawdzę, jak się łowi rybki te, powiedzmy, cięższe. I... o! Średnia butelka glimów, czy glimsów, nie wiem, jak to nazywać. Ale mniejsza z tym. Fajnie, udało się znaleźć coś kolejnego. Jeszcze może z jedno łowienie. No i będę oczywiście... aha, dobra, zerwała się. No i dalszą podróż po prostu, póki nie dzieje się coś ciekawego, postaram się powycinać, czy... okej, okay, Stella, szybko chodź tutaj. To ja nazywam sztormem, czy burzą. Żaden, no jakby to powiedzieć, honorowy czy tam zasługujący na respekt osobnik nigdy nie zostawiłby swojego przyjaciela, by został trafiony przez błyskawicę. Czyżby to był ten moment? Ale myślę, że powinnaś spróbować. Posiadasz wieczne światło. Będzie cię chronić. Pioruny będą zostawiały iskry tam, gdzie będą miały zamiar trafić. Biegnij w stronę tamtych. Ale prawdopodobnie masz jakieś puste butelki? Jeśli masz jakieś puste butelki, kiedy traficie piorun, dostaniesz piorun w butelce. Czy to nie są banany? Ten świat. Błyskawice są dosyć przydatnym zasobem. Więc będę lepiej być wyposażonym w czasie typu. I jak on, początek, proszę, tu jest kilka butelek dla ciebie, ale nie martw się, jest dosyć łatwo je odnaleźć. Przygotuj się, bo to, przygotuj się na trochę dreszczyków w twoim życiu. Okej. Aha. I co teraz? Okej. Czyli on będzie tak sterczał i po prostu grał na flecie, kiedy my łapiemy błyskawice. Oj, nie trafiłem, za to kot trafił. Okej, kolejne. Oj, nie zdążyłem. No, ale właśnie o tym mówiłem. Okej. Oj, biedny kotek. Dobra. Tutaj kolejne. Nie wiem, ile mam butelek jeszcze, ale... gdybym tego nie miał, to... moim zdaniem i tak warto to pozbierać. Dobra. No. I znowu kod dostał. Dobra, od razu opróżnię to wszystko. Bo może warto będzie... ach, właśnie o tym mówię. No. Czekam jeszcze na ten moment już w dłuższej chwili. Chociaż bezpośrednio wiedziałem tylko, że będzie można, szczegółów nie znałem. A to proszę. To jest ciekawe zajęcie. I nie dostajesz butelek, więc pewnie się skończyły, czy coś. Och, dzięki Bogom, czy dzięki Bogu. Przez chwilę myślałem, że nie poradzisz sobie z tym wszystkim. Trochę nastarczyłaś swojego starego wujaszka. Czułaś ten dreszczyk? No dobra, to pominę, bo nie do końca wiem, jak to przetłumaczyć. Wyglądałaś dosyć super, łapiąc te wszystkie błyskawice na tej łodzi. Dzięki za bycie najlepszym kapitanem, na jakim mógłbym sobie pomarzyć, na jakiego miałbym nadzieję, coś tego typu, okej? Okay? Spójrz na to, masz dwa obole. Pamiętasz tą kapliczkę w Hummingbergu? Ja bym spróbowała to tam dać.
jeśli jesteśmy szczęśliwi, może coś wyjść z tego coś wspaniałego. Jeśli nie, zmarnowaliśmy twój czas. Powinnaś pójść i zobaczyć, okej? Okay? W ogóle zobaczymy, jak tam z nimi. Głodny. Okej, okay, to zaraz coś tam będzie. A w przypadku Gwen, zobaczymy, czy też głodna. Oczywiście. Tutaj nawet nie będę czekał. Dajemy jej kawę. No i to jest jedna wspaniała filiżanka kawy. Muszę ci to powiedzieć, nie wiem ile miałam po prostu kawy w swoim życiu, ale ta jedna jest najlepsza. Dzięki, bardzo dzięki, Stella. Okej, okay, to zobaczymy, co on będzie chciał. Zobaczymy, czy może to lubi. Okej, okay, czyli wygląda na to, że chyba lubi. Okej, czyli on uwielbia wszystko. Okej, okay, fajnie. Łatwo będzie go zadowolić. No i oczywiście jeszcze standardowy przytulas. Czyż nie było to wspaniałe? Moja ulubiona siostrzenica, czy tam może bratanica, nie wiem. Nie jestem pewien. Dobra, jeszcze teraz tylko Gwen. Ona oczywiście zaskoczona, ale i tak szczęśliwa. Czuję się dużo lepiej, no oboje jest bardzo zadowoleni. No to płyniemy do Hummingbergu i zobaczmy, co tam nas czeka. Po zdobyciu ulepszenia, które, jeśli się nie mylę, było podwójnym skokiem. Ja, prawdopodobnie tak. Ale dobra. Oczywiście jesteś tutaj ludzie albo zaginione dusze, trudno powiedzieć. No, to jest to miejsce. Zdobądź i uwaga, uwaga. Co się dzieje? O, powtórka scenki w sumie z intra. Ale dobra. Kotek i Stella dostali upgrade. I co teraz? I ślimy właśnie podwójny skok. W sumie mógłbym nawet to teraz wtedy sprawdzić, ale nieważne. Tak. Tak, podwójny skok. Dobra. Skoro już to w swoją drogą posiadamy, to chyba nie będzie to nikogo zaskakiwać, że teraz bym się udał tam do góry. No i przy okazji jeszcze zobaczyć, może co tutaj da się kupić. Mamy 1000. Dobra, kupię także dwa takie, bo nie wiem jak jest. Marchewkę już mam, jeszcze jedną kawę, jedną kukurydzę. I w sumie to tyle, co mam do kupienia. Dobra. Więc zobaczymy, co my tu mamy. Dobra robota. Udało ci się. Jakieś dziwne ruchy, żeby się tutaj dostać. Ale tak właściwie to trochę skłamałem wcześniej. Nie jesteś tak wspaniale. Ale ty tu jesteś, więc może być dużo lepiej. Nie mam dla ciebie karty członkostwa. Będziesz honorowym członkiem tego wszystkiego. Aha. Pokażę ci sekretny uścisk dłoni. A, pokazałbym ci, ale nie wiem, gdzie twoje dłonie były. Aha, super. I co, i to tyle? Aha. Dalej nie mogę tam wejść, bo klucza nie posiadam. Tego za 5000. Jest tutaj cokolwiek takiego wyjątkowego? Ha. Będę ukrywał, jak na razie nie sądzę. Tak, młoda osoba. Mogę się domyślić, że jesteś Zaltana. Oczywiście, że jesteś Zaltana. Poczekaj przez chwilę. Nie masz pełnofunkcjonalnej kuchni. Nie masz, no wróć jak będziesz miał, bo mam do ciebie jakieś tam trochę, nie wiem, czy to można nazwać zleceniem, czy czym. Ale dobra, mniejsza z tym. Co by to było, nie było, to teraz znaczenia nie ma. Tutaj coś jest, oczywiście nie wiem, jak tam wleść. Prawdopodobnie po dachach, czy coś. Co to jest, to nie wiem, ale... A, znajdźka, fajnie. Można się iść, po prostu zobaczmy, co my tutaj dalej mamy. Chyba znaleźliśmy właśnie kolejnego gościa. Co? O! Tak, trochę mi przestraszyłaś. Ten kot wydaje się być bardzo znajomy. Daffodil? Czy to ty? O, tak, to jest. Zawsze taki jedwabisty, czyż nie? Czyli taki chyba miły w dotyku. Czyli to musi oznaczać Stella. To naprawdę ty? Jaki
Fantastyczny obrót spraw. I to twoja łódź ta tam na morzu. Wygląda na to, że przybyłaś uratować mnie ponownie. Cóż, nie tak prędko. Tym razem to ja będę tutaj uczyć. Możesz być tego pewna. Chodźmy więc. Mamy parę lekcji, przez które musimy przejść. I to tyle? Po prostu odnaleźliśmy kolejną osobę i w sumie to wszystko. Ach, no cóż. Nie wiem, czego się mogłem spodziewać, ale... Patrzcie, od parasola można się tak fajnie odbijać. Nie, fajnie, fajnie. Nawet takie smaczki, fajne bardzo rzeczy. Ale dobra. Póki co może nie będę się tym przejmował, czy skupiłem na tym wszystkim, po prostu idziemy. Zobaczymy, co to za nowy człowiek i... W sumie trudno powiedzieć człowiek, bardziej zwierzoluć coś, ale mniejsza. Może po prostu takie formy przyjmują te duchy, chociaż w rzeczywistości byli to ludzie. Nie wiem. Ale dobra, nie będę, jak mówiłem, już się na tym głowił. Po prostu bierzemy kolejnego pasażera. No i zaraz spokojnie zaczniemy załatwić jakieś sprawy czy coś. Tylko oczywiście zanim to, tamto, to muszę... No, halo. A, nie mogę, super. Chciałem podlać rośliny. Tutaj maleńka. O, Stella. To całe powietrze, otwarta przestrzeń. A, tak, czuję, że mogę tutaj dosyć ładnie wyrosnąć, coś tego typu. Spójrz na mnie. Już. Puszczam kwiaty, coś tego typu, dobra, nieważne. Okej. Okay. Uff, nie wiem, czy to jakiś wąż, czy to jest jaszczur, okej. Okay. Opuścić tą poszwarkę, co to za uczucie? Dziękuję, Stella. Dobra, mamy kolejnego pasażera, to teraz w końcu mogę podlać rośliny. I na spokojnie zebrać to, co już wyrosło. No, jakaś kolejna informacja. Dobra, wiem, coś jednak to trzeba podlać. I posadzić, oczywiście. No szczerze, nie spodziewałem się na początku, że ta gra będzie taka wspaniała dla mnie, ale okej. Teraz na temat ogrodu. O, Stella, nie wydaje ci się, że twój ogród wydaje się trochę smutny? No cóż, mógłby skorzystać, gdyby było tu trochę zieleni. I ogólnie, jako dodatkową korzyść, mały ogród mógłby... Jakby to tłumaczyć... No służyć jako dosyć ładna klasa. Już od jakiegoś czasu zastanawiałem się o tym, żeby uczyć. Aha. To będzie się nazywało opieka nad roślinami od A do Zili. Czy coś takiego, bo to chyba jest jej imię. Wiem, że nie brzmi to aż tak dobrze, jak już to powiedziałam na głos. Może będę musiała pomyśleć nad imieniem trochę dłużej. Tak czy siak, dobra. W takim wypadku może w sumie warto byłoby już teraz zbudować ogród. O ile mam wszystko. A no mamy. W takim wypadku, no nawet nie wiem, co mam mówić, po prostu dajemy. Oj, mało przestrzeni jest, żeby tutaj budować, więc... O, no, czyli tak trzeba będzie to upchać. Coś mi wierzy, że tylko czas na ulepszenie w sumie tego... przestrzeni na łodzi, ale... Póki co skupmy się po prostu na ogrodzie i innych takich rzeczach. Ona tam idzie, czy co? Okej, idzie. Tak, perfekcyjnie. Co za cudowny mały ogród. Naprawdę, przeszłaś samą siebie, Stella. Coś w takim razie, to chyba jesteśmy gotowi na pierwszą lekcję. Pilnuj, żeby był tutaj, żebyś posiadała trochę nasion, będą naprawdę ważne. Czyli ogólnie mówiąc... Okej. O, czyli możemy powiększyć łódkę, dobra. Czyli co, że po prostu mam posadzić rośliny, czy co?
Dobra, niech będzie w takim razie marchew. Okej. Rzepa. No i niech będzie jeszcze jedna marchew, bo w sumie marchew mam więcej niż rzepy, co... Tak jakoś czuję, że mniejszym problemem będzie wsadzenie tego. No spójrzmy na to. Na naszej pierwszej lekcji zajmiemy się czymś, czym od dawna chciałem się podzielić. Ten świat rządzi się dziwnymi zasadami, jak już pewnie zauważyłaś. Zawsze uderzą miłością wszystkie żywe istoty. Dla ciebie, rozumiesz, ogród jest, można powiedzieć, naczyniem miłości. Lustrem, które trzymamy dla siebie. To wydaje się być bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek. Tam jeszcze na mojej wyspie byłam bardzo samotna. Śpiewałam... kiedy byłam bardzo samotna, śpiewałam do kwiatów. Jak się spodziewałam, rosły one dużo bardziej chętnie, czy coś tego typu, chętniej i mocniej. Przez próby i błędy udało mi się napisać dosyć krótką piosenkę. Rośliny wydają się bardzo dobrze na nim reagować. Chciałabym przetestować tą obserwację jeszcze dalej, dzięki tobie. Wejdź do ogrodu. Spróbuj, zaśpiewać to swoim roślinom? Graj na gitarze. Dobra. Okej. Chyba nie działa. No prawda, jakby nie działało. Dziwna sprawa. Mogę po prostu. To chyba musi wyrosnąć jeszcze trochę. Dopiero teraz jest. Okej, czyli minigierka związana z gronem na gitarze. Okej, fajne. Tego bym się nie spodziewał. Nie wiem, ile ja będę musiał tutaj to utrzymywać, ale ja to będę utrzymywał tak długo, jak mogę. Okej. Dobra. Łatwe, proste, przyjemne. Pewnie później będzie ciężej kiedyś. Dobra. Nie wiem, czy was to interesuje, ale... Ja po prostu nie jestem w stanie się oderwać. Lubię po prostu takie minigierki. Ale widzę, że naprawdę pomaga to, jeśli chodzi o... Rośnięcie, tak to trochę określę. Ale zauważyłem, że schemat jest strasznie powtórzeniowy, czyli po prostu zawsze schemat jest taki sam, ale inne są, powiedzmy, przyciski. Dobrze. Czy to muszę skończyć, czy co? Nie wiem. Czyli to ma jakiś swój czas. No, dosyć niesamowicie. Widziałaś, jak te rośliny poszybowały i wyrosły? Jak grałaś im? Czy nie jest to wspaniałe?
Tak jak mi się wydawało, emocje w tym świecie manifestują siebie dosyć mocniej, czym bardziej obszernie. Cóż, postaram się rozprzestrzenić wiedzę na temat tego wspaniałego odkrycia. I kto wie, inni pasażerowie mogą chcieć się nauczyć grać muzykę też. Mogą pomóc, jeśli w wystarczająco dobrym nastroju. No, nie jeśli o tym mowa. Przez te wszystkie ostatnie dni zapomniałam o czymś. Proszę, to dla ciebie. Co dziwna moneta. No, przywarła do mnie od kiedy tu jestem, coś. Cieszę się, że to nie jest jedna z tych alergii na pyłki ponownie. Okej, czy mamy obola i mamy wreszcie te rośliny. Aha, czyli ty trzeba trzymać E, żeby wyrwać. Dobra. No to wyciągniemy tą marchew i rzepę. Oczywiście nie będę już się przejmował śpiewaniem im znowu, tylko posadzimy nowe. Podlejemy, żeby nie było. I tą marchewkę też, żeby po prostu nie było problemów z tym. I tak teraz rzepa, oczywiście kończą się już nasiona. Powiem wam szczerze, ta gierka z momentu na moment coraz bardziej mi się zaczyna podobać. Więc jestem pewien, że w przeciwieństwie na przykład do Bound by Flame, to no po prostu na stówę ogram. Można w pełni, zwiedzając, odkrywając wszystko, co się da. Dobra, kolejna kawa. Sadzimy. Ciekawe, czy tym roślinom też można zagrać. Pewnie tak, ale jak mówię, no na razie nie chciałbym się na tym skupiać. Bo jednak, no, nie jakby to powiedzieć, mam też inne sprawy do załatwienia niż tylko granie muzyczki dla roślin. Zobaczmy w ogóle, w jakim jest nastroju. A, po prostu jest. Może przytulmy. O, jak słodko. Już ją lubię. Ale dobra. W sumie, czy mogę nawigować, czy nie? O dziwo, mogę. Dobra, że... Nie wiem, co teraz tak naprawdę powinienem zrobić, ale... W sumie, skoro posiadam podwójny skok i inne takie, to nie wiem. Mówiąc szczerze, po prostu nie wiem. Może warto byłoby spróbować drugi poziom Malitus, jak ja to zwykle nazywam, czyli Medus. Ale wiecie co, nie. Najpierw popłyniemy może po większy statek czy coś. I znowu, o dziwo, mimo tego, że jest noc, to mogę spokojnie nawigować statkiem. Mówiąc szczerze, nawet tego nie jestem w stanie pojąć, ale no, okej. Okay. Skoro tak jest, to ja nie będę przeczył. Dobry ran? A, to już można budzić! O, Stella, czyli głęzą coś chce. Dobrze sobie radzisz. Teraz mamy w sumie tu już prawdziwą łódź. I musisz teraz się zaopiekować tymi pasażerami. Oni będą testować twoją cierpliwość, nie ja. Ale zanim zajmiemy się tym wszystkim, mam coś, o co chciałbym cię poprosić. Jak może jeszcze... A, może już to zauważyłaś, ale spanie w domku dla gości nie jest najlepszą ideą dla nas, czy najlepszym scenariuszem. Szczególnie, że teraz... No jest tu trochę tłoczno. Kolejny, ja nie narzekam czy coś. No było trochę dużo ruchu i tak dalej. I to nie moja wina, żeby cię za cokolwiek winić. Ale chciałbym mieć miejsce już tak dla siebie. Miły, mały domek. Tak po prostu przytulny, tak nie o co mówić. Okej, rozumiem, tak tylko dla ciebie domek. Okej, z jakimś tam konkretnie chyba naciskiem na coś, ale dobra. No ogólnie nie będę ci naciskać, ale bardzo bym cię o to prosiła, okej. Nie do kuchni. Stella, nie chciałam cię kłopotać tym wszystkim, ale... Od ostatnich kilku tygodni miałem dziwne sny. Było ono o olbrzymim wężu i... jakichś tam rafach i zgniłym owocu.
I od kiedy dołączyłem do twojej załogi, są dużo bliższe, czy są dużo dokładniejsze. Myślę, że to jest powietrze tutaj na morzu. Albo mistyczna energia wiecznego światła. Tak czy jak, jestem pewna, że moje sny były wizjami. I nawet więcej. Mogą one przybywać od naszego, nie wiem, jakiegoś przełożonego? Nie wiem, nie jestem pewien. Spojrzałem na twoją mapę, na mapę w twojej kabinie. Moje oczy ciągle uciekały na na jakieś szczególne miejsce, które zaznaczyłem. Wydaje mi się, że powinniśmy tam zajrzeć. Nie ma sensu, żeby z tym czekać. Co? Co to jest? Witaj, młoda panienko. Wygaduję, że musisz być nowym przewoźnikiem dusz. Miło cię poznać. Jestem Francis. Można powiedzieć, że jestem takim trochę wędrownym handlarzem. Widzisz, jestem bardzo wkręcony w różne rzeczy. Obiekty, czacka, błyskotki, takie. Mogę kupić wszystko. Naprawdę, wszystko, czego nie chcesz. Jestem pewien, że odnalazłaś kilka skarbów do tej pory. Więc powiedz mi, jakie są rzeczy, które chciałabyś, z tym chciałbyś się pożegnać, okej? Okej, czy jakieś tajemnicze nasiona i butelki? A sprzedawać? No można wszystko. O, dywan na pewno sprzedam, te dwie siorki, no i stary but. Okej. Errands? A, czy jakieś zadania? Dobra, no to żegnam. Skoro już jesteśmy u Alberta, to w sumie na tym zakończymy dzisiejszą przygodę, po prostu powiększymy domy. Jest jaki dom? Łódź. Łódź powiększymy, żeby móc spokojnie budować i zajmiemy się tym wszystkim. Stella! A, dostawałem tutaj twoje maile przez ostatni miesiąc. Nie jestem usługą pocztową, czym biurem pocztowym. Musisz dodać sobie skrzynkę pocztową na Łódź. Jeśli dostanę jeszcze jeden list wypełniony brokatem, to już nie wytrzymam. Ostrzegam cię. Możesz być klientem, ale zastrzegam sobie prawo, żeby na ciebie wrzeszczeć. Zajmij się tym. Okej. Najpierw... co to jest potrzebne? Okej, jakieś takie bardziej zaawansowane rzeczy, ale zanim coś, to... muszę powiększyć Łódź. Te 4000 jest następne. A, w sumie... widzę, że to będzie też potrzebne, bo to są rzeczy związane właśnie z przeróbką materiałów, więc... ja od razu to też wezmę. No i żegnaj. Albercie, wydaje się, że to chyba był Albert, to te. No, więc zobaczmy, jak to po prostu wygląda. Co potrzebujemy na... no dobra, mam trochę więcej miejsca. Więc do zbudowania... jak to się nazywa? Tutaj potrzebujemy kwarcu. Do tego, jak to się nazywa, tartaku, przynajmniej piłowni, potrzebujemy nić lnianą. Tutaj potrzebujemy deski. I jak to się nazywa? I węgiel. No, żeby móc tkać, potrzebujemy właśnie kwarcu i tyle. A teraz zobaczmy jeszcze, co wymaga domek Gwen. A, okej, okay, nic szczególnego, dobra, to... postawię go tak tutaj. Niech się cieszę już. Uwielbiam go, czym wspaniały. Ten dom jest wspaniały, czy ta kabina. Naprawdę robi cuda, żeby mieć miejsce dla siebie. Przypomina mi moje stare kondo, nie jestem pewien, co to jest. W Werli, czy na Werli, nie jestem pewien. Prawdopodobnie było to jedyne miejsce, w którym miałem mieć trochę spokoju i ciszy. Dzięki, przyjaciółku. Dobra. Jak mówiłem, na tym będziemy kończyć już dzisiaj, więc teraz tylko ostatnia rzecz, którą zrobię, to podleję roślinki. I w sumie naprawdę już więcej chyba nie ma co robić. Nie będę was okłamywał. W przeciwieństwie do Bound by Flame, gdzie naprawdę czuję trochę, jak to nazwę, mieszane uczucia, ta gra po prostu... mogę powiedzieć szczerze, najchętniej bym ją codziennie wam puszczał, pokazywał i w ogóle ogrywał.
Po prostu ona jest wspaniała. Inaczej tego nie umiem określić. Aha. Wygląda to, że on też coś od nas chce, ale jak mówiłem, to już na spokojnie następnego dnia. Nawet teraz już kliknę w save Quid, więc wychodzę, no i po prostu trzymajcie się. Hej, hej.